pomyślałem sobie, że trzeba stworzyć takie miejsce dialogu, dyskusji, czasem i kłótni dla polityków różnych opcji politycznych. Zajmujemy się promocją regionu w Polsce, Polski w Europie, a Europy na świecie. Medycyna i rolnictwo i handel międzynarodowy, i polityka międzynarodowa, czasem wojna, tak jak teraz, omawiamy i te problemy. To są stosunki bilateralne, ale także takie spojrzenie ogólnoświatowe. W tym roku mieliśmy temat główny, to jednak innowacyjność. Ale tutaj są rozmowy, które potem przeradzają się również w trwałe relacje pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy politykami i biznesmenami. Sam fakt, że bierze udział tutaj ponad 250 panelistów i z tego co widziałam prawie 30 paneli tematycznych, to jest niezwykły wzrost, niezwykła skala. To, co zobaczyłem w tym roku, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jeżeli chodzi o jakość panelistów, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i gratuluję tak udanego forum. Panele są ciekawe, jest dużo dyskusji, bardzo merytorycznych, więc jak najlepsze odczucia, zwłaszcza w porównaniu z takimi dużymi imprezami, jak chociażby Forum Ekonomiczne w Klincach czy Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa tego typu impreza w Kujawsko-Pomorskim i widoczna bardzo inicjatywa na mapie Polski.